dwa kolejne, właściwie dwa ostatnie wezwania litanii loretańskiej, jakimi się zajmiemy, to Królowo Pokoju i Królowo Polski. Kiedy mówimy o Maryi jako Królowej Pokoju, zapewne myślimy o niej jako tej, która ma zapewnić pokój, ma zapewnić bezpieczeństwo. Tak jak zapewniła to bezpieczeństwo Bożemu Synowi, tak ufamy, że każdemu z nas w chwilach trudnych i ciężkich także da to poczucie bezpieczeństwa. Dlatego zapewne w tych momentach próby, w momentach trudnych uciekamy się tak chętnie pod jej obronę, wzywamy tak chętnie jej obrony, bo wierzymy, że otaczając nas płaszczem swojej opieki, zapewni nam pokój, zapewni nam bezpieczeństwo. Ale mówiąc o Maryi jako Królowej Pokoju, nie możemy patrzeć tylko na ten pokój doczesny, ziemski. Musimy pamiętać także o tym drugim wymiarze pokoju, czyli o tym Bożym pokoju. Święty Augustyn mówi, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli inaczej mówiąc, że człowiek nie osiągnie w pełni pokoju, nie osiągnie w pełni spokoju, dopóki całkowicie nie podporządkuje swojej woli Panu Bogu, nie podporządkuje się całkowicie Bogu. I tutaj Maryja z całą pewnością jest dla nas, dla ludzi, takim niedoścignionym wzorem, jak całkowicie zaufać Panu Bogu, jak całkowicie zawierzyć się Panu Bogu, jak całkowicie swoją wolę podporządkować woli Pana Boga. Dlatego jako ludzie wzywamy jej wstawiennictwa, wzywamy wstawiennictwa Królowej Pokoju i dążymy do tego niedoścignionego wzoru zaufania, całkowitego zaufania Bogu. Królowa Polski to kolejne wezwanie. Dlaczego w litanii loretańskiej pojawia się akurat Królowa Polski? Otóż musimy sięgnąć do XVI wieku, kiedy Maryja objawia się włoskiemu zakonnikowi, włoskiemu jezuicie i chce, aby ten tym właśnie tytułem zwracał się do niej. Maryja wybiera nasz naród, Maryja wybiera Polskę, koronę polską i chce być jej szczególną matką, opiekunką i królową. Jeżeli przeanalizujemy wszystkie wieki naszej historii, to zauważymy, że Maryja od samego początku naszej państwowości jest z nami obecna i świadczą o tym zarówno liczne kościoły jej dedykowane, ale także ważne historyczne wydarzenia, w których Maryja była obecna. Warto wspomnieć tutaj chociażby potop szwedzki, obronę Jasnej Góry, warto wspomnieć Bitwę Warszawską, kiedy liczne świadectwa żołnierzy mówią o tym, że widzieli Maryję otaczającą płaszczem, swoim płaszczem polskich żołnierzy. Warto wspomnieć śluby króla Jana Kazimierza czy śluby narodu kardynała Stefana Wyszyńskiego, wkrótce błogosławionego. We wszystkich tych wydarzeniach obecna jest Maryja. Wszystkie te wydarzenia świadczą o tym, że Maryja czuwa nad naszą ojczyzną, czuwa nad narodem, który sobie wybrała. Chce być królową Polski, chce być naszą królową, królową naszych serc. Dlatego, moi drodzy, wzywajmy dziś wstawiennictwa Królowej Pokoju, Królowej Polski i prośmy, abyśmy byli jej szczególnie oddani. Prośmy, abyśmy mogli całkowicie zaufać Panu Bogu, zawierzyć Panu Bogu na jej wzór i prośmy, abyśmy jako dzieci żyjące w jej królestwie mogli ufać i mogli zawierzać.